FOS to nie tylko pierwsza duża afera, ale też najważniejsza afera współczesnej Polski. Historia Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego ukształtowała polską rzeczywistość na długie lata, a jej reperkusje odczuwa każdy z nas nawet dzisiaj, 30 lat od jej początku. Jak to możliwe? Skąd w ogóle wziął się fundusz, do czego miał służyć i dlaczego był aż tak bardzo bezczelną aferą, wręcz splunięciem w twarz rodaków? Kto za nią stał, kto przez nią zginął i kto był jej beneficjentem? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię afery FOS. Czym jest dług zagraniczny, wie w zasadzie każdy. Jak informuje Wikipedia, dług zewnętrzny lub dług zagraniczny. Część długu rządowego państwa, która jest zaciągnięta u kredytodawców poza granicami państwa. W skład tego długu wchodzą zobowiązania wobec prywatnych banków komercyjnych, innych rządów bądź międzynarodowych instytucji finansowych, jak na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. W 2022 roku dług zagraniczny Polski wynosił około 1,5 biliona złotych, czyli ponad 320 miliardów euro. Jednak nie zawsze tak było. Ta cała historia na dobrą sprawę zaczyna się, kiedy II wojna światowa dobiega końca. Dokładnie między 4 a 11 lutego 1945 roku na Krymie, podczas konferencji jałtańskiej, która była spotkaniem trojga najważniejszych ówcześnie światowych przywódców. Józefa Stalina, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. To właśnie podczas tej konferencji ustalono nowy, europejski ład, jaki miał nastąpić po wojnie. Podczas tej konferencji przypieczętowano także los Polski. Trafiła do strefy wpływów Związku Radzieckiego, co oznaczało, jak się okaże, ponad pół wieku komunizmu. Druga wojna światowa była bezwzględną katastrofą dla naszego kraju. Zginęło nawet 6 milionów obywateli, wielu wyemigrowało. Stan ludności w 1938 roku szacuje się na 35 milionów ludzi. W 1945 roku było to już ledwie 24 miliony. Jednak mimo ogromnych zniszczeń i potężnej straty ludności, w nową rzeczywistość wchodziliśmy jako kraj niezadłużony. Dług państwowy wynosił dokładnie 0,2 miliarda dolarów, których nowy rząd i tak nie zamierzał spłacać. Polska w 1947 roku nie przystąpiła do planu Marshalla, czyli planu, który miał pomóc odbudować się europejskim gospodarkom. Do przyłączenia się został zaproszony Związek Radziecki oraz kraje satelickie. Polska i Czechosłowacja wyraziły wstępne zainteresowanie, jednak ostatecznie Stalin na to nie zezwolił. No przecież Amerykanie w nich 40 lat forsę pompowali, a w nas ruskie Marksa i Lenina. Mimo wszystko przez kolejne lata rządy PRL unikały zadłużania kraju. Jeszcze w 1970 roku dług zagraniczny wynosił 1 miliard dolarów, więc nie była to zatrważająca kwota. Wszystko miało się zmienić, kiedy pierwszym sekretarzem KCPZPR został Edward Gierek. Dokładnie mianowano go w grudniu 1970 roku, kiedy to po protestach niezadowolonej klasy robotniczej ustąpić musiał Władysław Gomułka. Jak się okaże, Gierek nie tylko rodaków pytał, czy pomogą. Jak? Pomożecie! No! Ale również zachodnie instytucje, bo zaczął zaciągać kolejne pożyczki. Według jego planu pożyczone środki miały być zainwestowane, a za zarobione pieniądze Polska będzie spłacać zobowiązania. Plan zakładał wytwarzanie towarów tańszych i lepszych niż zachodnie, dzięki czemu produkty miały być eksportowane. To się jednak nie udało. Produkcja nie przynosiła spodziewanych zysków. Oczywiście to duży skrót ery Gierka, bo mieliśmy także bloki z wielkiej płyty, czy rozpoczęcie produkcji malucha, ale dla tej historii najważniejsze są długi, które zostały Rzeczpospolitej Ludowej, a której beneficjentem była III RP. W 1976 roku zadłużenie kraju wynosiło już 8,4 miliarda dolarów, a więc ponad 8 razy więcej niż kiedy Gierek obejmował stanowisko. Z kolei, kiedy odchodził w 1980 roku, zadłużenie wynosiło już 24 miliardy dolarów. Edwarda Gierka w 1980 roku zastępuje Stanisław Kania, a już w 1981 roku Wojciech Jaruzelski. Ten ostatni poinformował wierzycieli, że Polska z powodu niewypłacalności zawiesza spłatę.
Skutkiem tego były rosnące zobowiązania z tytułu odsetek, które średnio wynosiły 10%. I tak w 1985 roku zadłużenie wynosiło 29 miliardów, w 1989 40 miliardów, a w 1990 roku 46 miliardów dolarów. 29 września 1985 roku na biurko premiera Zbigniewa Messnera i ministra Czesława Kiszczaka trafia notatka. Jej autorem jest funkcjonariusz służb specjalnych, pułkownik Henryk Jasik. Notatka oparta jest na meldunku rezydentury w Brazylii, a jej treść brzmi tak. Rząd Brazylii powołał instytucję, która ma zająć się nielegalnym, tajnym wykupem długów zagranicznych Brazylii po zaniżonych cenach. W tym celu powołana zostanie w różnych krajach sieć prywatnych spółek kontrolowanych niejawnie przez tą instytucję, która po zaniżonych cenach skupować będzie długi państwowe, oficjalnie odżegując się od jakichkolwiek związków z rządem Brazylii. Mechanizm ten ma spowodować oddłużenie Brazylii poprzez tajny wykup zobowiązań po cenach niższych niż 50% ich wartości. Pieniądze na wykup długów pochodzić będą ze specjalnego funduszu przyznanego przez rząd Brazylii. Opisany wyżej mechanizm może być zastosowany przez rząd PRL w celu niejawnego skupu długu zagranicznego PRL po zaniżonych cenach, a przez to w celu poprawienia sytuacji finansowej państwa. Sam Jasik przyznał później, choć wywiad cywilny był sprawcą informacji, to nie uczestniczył w żadnej fazie istnienia FOZ-u. Nie był jego twórcą, nie decydował o niczym, nie widział nawet jednego dolara czy złotówki, którymi obracano w ramach FOZ. Po raz pierwszy FOZ powołano dokładnie 23 grudnia 1985 roku. Artykuł 1.2 ustawy stanowił: podstawowym celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych dla obsługi zadłużenia zagranicznego. W ustawie, którą widzicie na ekranie, wyszczególniono, skąd fundusz ma brać środki. Wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej w wysokości do 2% wartości netto środków trwałych według stanu na koniec roku poprzedniego dokonywane z funduszów rozwoju lub innych funduszów przeznaczonych na finansowanie rozwoju tych jednostek. Wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej z części wyników przeszacowania wartości zapasów dokonywanego w związku ze zmianami cen urzędowych, dochody z zagranicznych pożyczek państwowych, inne wpływy określone w odrębnych przepisach ustawowych. Jednak los pierwszego FOZ pozostanie tajemnicą. Albo fundusz nie działał, albo akta zostały zniszczone. Bo warto przypomnieć, że w 1989 roku komuniści spalili tony akt. Stopczyk. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kamele. Oczywiście państwo nie mogło zakładać tajnych spółek, które po kryjomu skupowałyby dług po niższej cenie. To wbrew międzynarodowym zasadom i gdyby to wyszło, definitywnie podważyłoby międzynarodową reputację naszego kraju. Koncepcja funduszu powróciła pod koniec roku 1988, dokładnie 20 i 21 grudnia 1988 roku. Podczas obrad Komitetu Centralnego PZPR Wojciech Jaruzelski mówił, iż obowiązkiem partii jest podjęcie działań zmierzających do redukcji długu zagranicznego. Przypomnę, że wtedy dług ten wynosił już 40 miliardów dolarów, a państwo od wielu lat nie było w stanie go spłacać. Mieczysław Rakowski, który był wtedy premierem, a później ostatnim pierwszym sekretarzem KCPZPR, zaakceptował pomysł tajnego wykupu długu po zaniżonych cenach. Żeby sprecyzować, chodziło o średnio 20-30 centów za dolara, z tym, że zdarzało się, że cena dochodziła nawet do 11 centów. Spowodowane to było oczywiście pesymizmem kredytodawców, ponieważ Polska zobowiązań nie regulowała. 15 lutego 1989 roku Sejm PRL uchwalił ustawę powołującą FOZ. Można ją w całości przeczytać w Dzienniku Ustaw z 1989 roku, numer 6, pozycja 31. Podobnie jak w poprzedniej wymieniono źródła finansowania funduszu, jego cele, założenia oraz kto funduszem zarządza. Dyrektor generalny, a kontrolować go miała Rada Funduszu. Statut FOZ z kolei miał nadać minister finansów. Dyrektorem Generalnym Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego został Grzegorz Rzemek. Urodzony w 1946 roku ekonomista, ukończył w 1968 roku Szkołę Główną Planowania i Statystyki, a w 1983 roku objął posadę szefa Departamentu Kredytowego w Banku Handlowym International w Luksemburgu, więc już w wieku 39 lat. Co ważne jednak, był także informatorem zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli poprzedniczki WSI. Nadano mu pseudonim Dick.
Jego zastępczynią została Janina Him. W książce Fundusz Zbrodni Leszek Szymowski przytoczył jedną z notatek Michała Falcmana, do którego jeszcze dojdziemy, z której to notatki wynikało, że wobec Janiny Him toczyło się śledztwo w sprawie zabójstwa męża. Wybranek pani Janiny miał ponieść śmierć od ciosu siekierą, kiedy w mieszkaniu znajdował się tylko wraz z małżonką. Jednak w marcu 1989 roku, kiedy FOS rozpoczął działalność, śledztwo zostało umorzone. Przewodniczącym Rady Nadzorczej FOS został Janusz Sawicki, który w latach 1989-1991 był także wiceministrem finansów. Oczywiście był to kolejny tajny współpracownik aparatu państwa. W latach 70. współpracował z SB, a w latach 80. został kadrowym oficerem wywiadu zagranicznego na niejawnym etacie. Sekretarzem Rady Nadzorczej Funduszu został Jan Boniuk, który był także dyrektorem Departamentu Zagranicznego Ministerstwa Finansów i oczywiście od połowy lat 80. tajnym współpracownikiem SB o pseudonimach Bon i Donek. Członkiem Rady Nadzorczej FOS został z kolei prezes Narodowego Banku Polskiego Grzegorz Wójtowicz. Człowiek ten zaczął karierę w bankowości w wieku 23 lat na stanowisku pracownika NBP w Koszalinie, odpowiedzialnego za przyznawanie kredytów. Ścieżka jego awansu była oszałamiająca, bo później awansował kolejno na stanowiska dyrektora, wiceprezesa i prezesa NBP. Oczywiście nie ma mowy o przypadku. Wójtowicz miał być prowadzony przez wywiad cywilny od czasów studenckich, kiedy to w latach 60. został zarejestrowany pod pseudonimami Kamel i Kamelo. Żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to on był wskazywany jako winny zaniedbań, które pozwoliły firmie ArtB wykorzystać oscylator i wyprowadzić z sektora bankowego ogromne sumy pieniędzy. Ani ArtB, ani FOS, ani bycie prowadzonym przez wywiad cywilny PRL nie przeszkodził Wójtowiczowi, by w latach 1998-2004 zasiadać w Radzie Polityki Pieniężnej, w 2003 roku otrzymać odznakę honorową za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2005 roku zostać odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kolejnymi członkami Rady Nadzorczej byli Wojciech Misiąg, 31 maja 1986 roku zarejestrowany jako tajny współpracownik drugiego departamentu MSW, czyli kontrwywiadu cywilnego, później przez wywiad cywilny, po tym jak został mianowany członkiem Rady Nadzorczej jeszcze przez pół roku pozostawał współpracownikiem służb. Zdzisław Sadowski, w czasie II wojny światowej członek AK, a po wojnie już w 1949 roku próbował wstąpić do PZPR, gdzie w swoim życiorysie napisał, że jest całkowicie przekonany co do ideologii marksizmu-leninizmu. Z czasem oczywiście zarejestrowany jako tajny współpracownik służb pod pseudonimem Robert. Kolejnym z członków Rady Nadzorczej był Dariusz Rosati, prywatnie ojciec aktorki Weroniki Rosati, która już jako nastolatka otrzymywała role, które w konsekwencji przyniosły jej popularność, jak choćby angaż w serialu M jak Miłość, emitowanym, a jakże, w TVP2 w 2002 roku, kiedy jej ojciec był w Radzie Polityki Pieniężnej. Wracając jednak do Dariusza Rosati, w 1985 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny o pseudonimie Bayer, czyli z angielskiego kupiec. W zasadzie wszystkie osoby zaangażowane w FOS były współpracownikami służb, nie było tu przypadkowych wyborów. Grzegorz Rzemek podczas jednego z przesłuchań przed Sądem Okręgowym w Warszawie powiedział: służby specjalne narzucały mi podejmowanie takich, a nie innych decyzji, udzielanie takich czy innych pożyczek, potem inwestowanie w takie czy inne firmy. To idealnie wpisuje się w wybory, jakie zostały dokonane przy obsadzaniu stanowisk w funduszu. Co ciekawe, w dokumentach nie ma bilansu otwarcia, czyli nie wiadomo, jakimi środkami dysponował FOS w dniu rozpoczęcia działalności, a dokładnie, jakimi środkami z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników, dysponował. Michał Falcman wyliczył, że do 31 grudnia 1989 roku na konta FOS wpłynęło prawie 2,5 biliona ówczesnych złotych. Kiedy przeczytamy ustawę, od razu powinna ona budzić ogromny niepokój. Artykuł 5. Fundusz przeznacza posiadane środki w walucie polskiej i w walutach obcych na spłatę zadłużenia zagranicznego oraz finansowanie udzielonych za granicę kredytów państwowych. W celu zwiększenia dochodów fundusz może przeznaczyć posiadane środki na wnoszenie udziałów do spółek krajowych i zagranicznych, nabywanie obligacji i akcji w kraju i za granicą, prowadzenie innych operacji finansowych i handlowych w kraju i za granicą,
czyli w zasadzie nie ma sprecyzowane, co może, a czego fundusz nie może. Zapisy są ogólne, niczego nie definiują, co zauważył Michał Falcman, zapisując. Nie został sprecyzowany system finansowy. Kim był wspomniany już tutaj kilkukrotnie Michał Falcman? Urodzony w 1953 roku, polski urzędnik. Sprawą FOZ zainteresował się pracując w Izbie Skarbowej. Jednak jego przełożeni nie byli tym zainteresowani. Tematem zainteresowany był za to ówczesny szef Najwyższej Izby Kontroli, który zatrudnił Falcmana. Ten rozpoczął pracę w NIK dokładnie 1 kwietnia 1991 roku i zajmował się ujawnianiem mechanizmów afery. W ogóle ujawnianiem, że taka afera istnieje. Być może gdyby nie Michał Falcman, dziś nie znalibyśmy tylu szczegółów i skali tego przedsięwzięcia. Niestety pan Michał Falcman, który w sposób niezłomny tropił ślady FOZ-u, bardzo szybko zapłacił za to najwyższą cenę, ale do tego jeszcze dojdziemy. FOZ otworzył rachunek w NBP, to tam wpływały środki z budżetu państwa. W tym samym czasie fundusz otworzył także rachunek w banku handlowym, który dla FOZ uruchomił linię kredytową, której FOZ nie zamierzał spłacać. Jak wyliczył Michał Falcman, z końcem 1990 roku fundusz zalegał 3,5 biliona starych złotych. Pieniądze z obu banków, więc EBP oraz BH, zostały przekazane na zagraniczne konta. Wszystkich przelewów jednak nie da się ustalić, bo jak zauważył Michał Falcman, w dokumentacji FOZ nie było księgi rachunkowej. Co się stało z pieniędzmi? Na pewno środki nie pomniejszały zadłużenia zagranicznego naszego kraju, bo jak możemy zobaczyć na wykresie, dług zagraniczny po 1989 roku nie tylko nie zmalał, ale wręcz wzrósł. O tym, jak była to sytuacja katastrofalna, niech świadczy fakt, że 40 miliardów długu w 1989 roku stanowiło 50% polskiego PKB. Długi z czasów PRL nasz kraj skończył spłacać dopiero w 2009 roku. Wracając jednak do FOZ, z bilansu wynika, że fundusz ze Skarbu Państwa przez EBP oraz przez Bank Handlowy otrzymał kwotę 9,9 biliona ówczesnych złotych, co dawało wtedy 1,79 miliarda dolarów. Przyjmując średnią wartość długu na 22 centy za dolara, FOZ powinien wykupić 7,7 miliarda dolarów długu, ten więc powinien zmniejszyć się do 34 miliardów, tymczasem jak widzicie na wykresie, w 1991 roku była to suma prawie 50 miliardów dolarów, dokładnie 48,4 miliarda. Co się stało z tak potężną kwotą, bo to chyba najważniejsze w całej aferze? Wiemy, że duże kwoty trafiały na szwajcarskie konta założone przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego Impex Metal i Universal. Prezesem Universalu był Dariusz Tytus Przywieczerski, urodzony w 1946 roku, urzędnik i biznesmen, notowany na liście 100 najbogatszych Polaków. Najwyższe miejsce zajął w roku 1994, dokładnie 32. Jego ojciec był pracownikiem w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, on sam również po maturze wstąpił do partii. Pod koniec lat 70. wyjechał do pracy w ambasadzie w Kenii, a w 1983 roku został szefem spółki Universal, czyli spółki, która zajmowała się eksportem polskich towarów. Co ciekawe, w Universal pracowała również Janina Him, która zasiadała we władzach FOZ i pracowała dla Universalu równolegle z pracą dla funduszu. Oczywiście obie spółki miały ukryć związek z polskim rządem. Za granicą otwierały różne firmy i w taki sposób powstała Ullman, firma założona przez brytyjską spółkę, de facto należącą do Universalu, której FOZ miał płacić za przechowywanie środków funduszu na terenie Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę pieniądze przechodziły przez Ullman, by trafić na konta konkretnych osób jak Rzemek czy Him, które za te środki otwierały kolejne spółki, jak choćby Trans czy Bipol. Chodziło o to, by środki przechodziły przez jak największą ilość firm za granicami w kraju, by jak najtrudniej było je powiązać z FOZ. Ale były również inne sposoby. Tutaj warto przytoczyć firmę o nazwie SEB. SEB była absolutnie prawdziwą i rentowną firmą, na polecenie której zostały wyprodukowane popularne bajki, jak choćby Smurfy. SEB posiadał również licencję na wyłączną sprzedaż bajek Walta Disneya w Europie. Kupno więc takiej firmy za 22 miliony dolarów, 20 milionów franków belgijskich i około 1,5 miliona franków francuskich wydaje się świetnym interesem. Spółka wszak generowała ponad 2 miliony dolarów zysku miesięcznie.
I byłby to świetny interes, gdyby nie fakt, że jej właściciel Josef Feinfeld jeszcze przed sprzedażą SEB założył na siebie drugą spółkę i sprzedał jej wszystkie prawa autorskie należące do SEB. Voss kupił więc pustą firmę bez praw do tego, co generowało zyski. Co więcej, fundusz jesienią 1989 roku zainwestował w SEB kolejne 3 miliony dolarów na naprawę firmy, która oczywiście i tak upadła, bo jak miała nie upaść? Niech sobie wszystko zabiorą! I tak jestem najbogatszym smerfem na świecie! Ja też! Ja też! Weinfeld oszukał nabywców? Absolutnie nie. Josef Weinfeld to Polak pochodzenia niemieckiego, od lat 80. mieszkający w Kalifornii, współpracownik wywiadu wojskowego PRL, ulokowany w amerykańskim biznesie. Po latach w trakcie procesu sądowego przyznał, że spotkał się z dyrektorem Rzemkiem w 1988 roku. Wtedy miał usłyszeć, że powstanie Voss i panowie mieli zaplanować całą transakcję, dzięki której udało się wyprowadzić kilkadziesiąt milionów dolarów, a polskie dzieci nadal mogły oglądać Smurfy i Myszkę Miki. Warto tutaj wspomnieć, że oficerem Zemka był pułkownik Zenon Klamecki, wiceszef zarządu III Wojskowych Służb Informacyjnych, który utrzymywał także kontakty z Weinfeldem. Tutaj jeszcze wspomnę, że część środków na zakup SEB miała trafić do Voss w ramach pożyczki od firmy Big Caro, dokładnie chodziło o 18 milionów dolarów. Oczywiście poza samą umową nie było śladu po księgowaniu takiego przelewu. Była to fikcyjna pożyczka, a dyrektorem firmy Big Caro był Andrzej Kuna, znany później z afery PKN Orlen, gdzie razem z Aleksandrem Żaglem zatrudnili w spółce Władimira Auganowa, rosyjskiego szpiega. Michał Falcman napisał w sprawie SEB tak. Ten ciąg transakcji, w wyniku których Skarb Państwa stracił miliony dolarów, został starannie zaplanowany. To oczywiście jedna z wielu tylko transakcji, jakich dokonywał Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Warszawska prokuratura, która prowadziła sprawę Voss, udowodniła następujące przykłady wydatków niezgodnych z założeniami. 16 umów z prywatnymi firmami, na podstawie których Voss udzielił kredytów bez zabezpieczenia lub wystawił weksle upoważniające je do podjęcia pieniędzy. Voss nie egzekwował spłaty kredytów. Wytransferowanie pieniędzy za granicę pod pretekstem zakupów materiałów dla polskich zakładów produkcyjnych. 15 zakupów towarów lub praw autorskich niezwiązanych z działalnością statutową Voss. Co się stało z ukradzionymi przez Voss pieniędzmi? Jedna z najgłośniejszych spraw dotyczyła ITI i telewizji TVN. Choć z perspektywy czasu trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ta historia stała się kolejną politycznie polaryzującą sprawą. W zasadzie od ponad 20 lat w tej sprawie jesteśmy świadkami takich samych narracji, które świetnie oddaje artykuł z Wirtualnej Polski z 2001 roku. Zacytuję. W poniedziałek w wywiadzie dla TVP były oficer wojskowych spec-służb PRL Jerzy Klęba zasugerował, że w początku lat 90. firma ITI, dziś właściciel telewizji TVN, dostała pieniądze od Voss, a były prezes stacji Mariusz Walter najprawdopodobniej był po prostu współpracownikiem zarządu wywiadowczego, czyli wywiadu wojskowego PRL. Klęba przypuszcza, że ITI jest nadal włączona w strukturę wywiadu. W specjalnym oświadczeniu przedstawiciele ITI, w tym Walter, zaprzeczyli, jakoby ich firma była finansowana z pieniędzy Voss. Nie odnieśli się jednak wprost do zarzutu dotyczącego rzekomej współpracy Mariusza Waltera z wywiadem wojskowym PRL. Były prezes TVN nie chciał rozmawiać na ten temat w poniedziałek wieczorem z PAP. Przed wydaniem oficjalnego stanowiska oświadczył jedynie, żarty się skończyły. Rzekomo inwestowano również w politykę i mówimy tutaj o każdej stronie politycznej barykady, o partiach, które rządzą do dzisiaj i do dzisiaj wymieniają się tylko władzą. Dariusz Przywieczerski, prezes spółki Universal, o którym trochę mówiłem, założył spółkę Ad Novum, która była wydawcą dziennika Trybuna. We władzach Ad Novum zasiadali prominentni politycy SDRP, czyli późniejszego SLD. Zresztą przewodniczącym Rady Nadzorczej Ad Novum był Aleksander Kwaśniewski, który z funkcji zrezygnował. Zrezygnował dopiero w roku 1995, kiedy wystartował w wyborach prezydenckich. Z drugiej strony poprzez spółkę Telegraf finansowani pieniędzmi z Voss mieli być bracia Kaczyńscy, czego sukcesywnie się wypierali przez lata. W artykule wieści24.pl możemy znaleźć taki cytat, przytoczę go. W aktach sprawy Voss znajdują się zeznania co najmniej czterech osób twierdzących, że fundusz był jednym ze źródeł czerwonych pieniędzy, które zasilały biznesowo-polityczne przedsięwzięcia braci Kaczyńskich.
Jako bezpośredni odbiorcy pieniędzy z FOS pojawiają się w sądowych aktach Maciej Zaleski, Adam Glapiński, wówczas jeden z liderów Porozumienia Centrum, dziś prezes NBP, oraz sam Jarosław Kaczyński. Zeznania przeciwko Kaczyńskim złożył m.in. Anatol Lawina. Lawina to były dyrektor w NIK, który nadzorował sprawę malwersacji w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Zmarł w 2006 roku oficjalnie na skutek niewydolności oddechowo-krążeniowej, jednak przed śmiercią został pobity przez nieznanych sprawców co najmniej 3 razy. Finansowany z pieniędzy ukradzionych przez komunistów miał być również Lech Wałęsa. Chodzi dokładnie o wybory prezydenckie w 1990 roku. Podobno z konta Uniwersalu na konto kampanii wyborczej Wałęsy miało trafić ponad $1 000 000. Sam Lech Wałęsa w czasie swojej 5-letniej kadencji nigdy nie był zainteresowany wyjaśnieniem afery, która przecież wybuchła w czasie jego rządów. Złośliwi mówią, że chodziło o to, by zaufany konfident służb został prezydentem. Dzięki temu można było pokazać Zachodowi, jak sprawnie przebiega u nas transformacja ustrojowa. Trzeba też przyznać, że nie trudno się oprzeć wrażeniu, że pan Lech Wałęsa mógł być osobą, którą łatwo sterować. Oczywiście są to tylko spekulacje i myślę, że każdy w tej sprawie ma swoje zdanie i ma do tego prawo. Finansowana z pieniędzy FOS miała być również poprzedniczka Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej, czyli Unia Demokratyczna i Kongres Liberalno-Demokratyczny. Mówi się o finansowaniu konkretnych osób w wyborach 91 i 93, w tym m.in. Donalda Tuska. Więc już chyba wymieniłem wszystkie polityczne strony? Każda z nich miała skorzystać na aferze FOS. Trzeba też przyznać, że jeśli to prawda, to ugruntowała polską rzeczywistość na naprawdę długie lata. Ciężko ustalić, co się stało z resztą środków FOS i gdzie trafiały. Jednak spektakularne kariery od traktorzysty z PGR-u do właściciela wielkich zakładów mięsnych nie były niczym niezwykłym. Zresztą niektóre sprawy kryminalne wyglądają, jakby służby specjalne po latach chciały komuś przypomnieć, skąd się wywodzi. Jeśli na jednych współpracowników służb PRL stworzono fundusz, to pewnie na innych tzw. konfidentów otwierano kolejne przedsiębiorstwa, które odnosiły mniejsze i większe sukcesy. Często wokół takich działalności zatrudniani byli ubecy czy ludzie służb, co tylko podsycało domysły. Odkąd pamiętam, nieufnie patrzyło się na kariery takich rekinów biznesu jak Świtalski, Kulczyk, Gawronik, Walter, Weichert, Olewnik czy Bałdyga. Ich mniejsze i większe biznesy powstawały często właśnie w latach afery FOS. Oczywiście to może być przypadek, bo przecież zbiegło się to z transformacją ustrojową. Afera FOS przyniosła także kilka zgonów osób powiązanych z całą historią. Michał Falcman, niezłomny bohater, który dążył do prawdy za wszelką cenę, odznaczony w 2009 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a jedna z ulic we Wrocławiu jest jego imienia. Jednak za swój upór zapłacił najwyższą cenę. 1 kwietnia 1991 roku rozpoczął pracę w NIK, a już 18 lipca tego samego roku zmarł na zawał serca. Tydzień przed śmiercią zdobył listę polskich i zagranicznych firm, na konta których trafiały pieniądze FOS. Znalazł się tam m.in. Pewex, którego szefem był Marian Zacharski, słynny agent polskiego wywiadu. Dotarł także do oficerów UOP, którzy opowiedzieli mu o powiązaniach prezesa Uniwersalu z KGB i GRU. Spółki z FOS to sowiecki wywiad. Jesteśmy bezsilni, zanotował kiedyś. Za wszystkim stoją służby specjalne ZSRR. Dalsza praca to śmiertelne niebezpieczeństwo, brzmiała z kolei notatka z czerwca 1991 roku. 16 lipca wystąpił o dokumenty FOS do Banku Handlowego i Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze tego samego dnia odsunięto go od sprawy FOS, a 2 dni później, właśnie 18 lipca, w wieku ledwie 38 lat, zmarł na zawał serca. Kilka dni po jego śmierci nieznani sprawcy włamali się do jego mieszkania i ukradli wszystkie materiały związane z FOS. Na szczęście zachowały się kalendarz Falcmana i kopie najważniejszych dokumentów. Inaczej afera FOS mogłaby być tylko miejską legendą. Prezes NIK Walerian Pańko miał stanąć przed Sejmem, aby przedstawić raport na temat FOS. Było to dokładnie 7 października 1991 roku. Niestety, około 150 km od stolicy, do której zmierzał Pańko, doszło do katastrofalnego wypadku. Lancia, którą podróżował z kierowcą, zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka BMW. W wyniku tego wypadku prezes NIK poniósł śmierć. Co ciekawe, w pobliżu tylnego lewego koła Lanci znaleziono ładunek wybuchowy, który eksplodował w momencie kraksy.
Pierwsza ekipa policyjna, która dotarła na miejsce, została szybko odwołana i oględziny prowadziła kolejna. W skrócie, sprawa tego przedziwnego wypadku została zamieciona pod dywan, a sierżant, który jako pierwszy przyjechał na miejsce katastrofy, kilka dni później utonął, a kolega, który z nim tego dnia łowił ryby, nie zgadniecie. Również zmarł krótko później, podobno z powodu przepicia. Kierowca lanczy, który został uznany winnym i skazano go na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, nie zdążył się od tego wyroku odwołać. Krótko później zmarł, dostał wylewu, miał ledwie 36 lat. Jako jednym z pierwszych zarzuty w sprawie afery usłyszał Janusz Szymaniak. Było to w 1992 roku. Również w śledztwie jako pierwszy złamał się i postanowił pójść na współpracę w zamian za złagodzenie wyroku. Niestety nie zdążył opowiedzieć, co wie, bo w maju 1992 roku zginął w wypadku samochodowym w pobliżu swojego domu. Nie było świadków i sprawa została szybko umorzona. Anatol Lawina, niegdyś dyrektor Najwyższej Izby Kontroli, w 2006 roku miał po pierwszym nieprawomocnym wyroku w sprawie FOS zwierzyć się swojemu przyjacielowi, że czuje się zagrożony. Powodem tego miała być jego wiedza na temat powiązań FOS z braćmi Kaczyńskimi. Wtedy już Lech był prezydentem, a PiS w 2005 roku wygrał wybory parlamentarne. W 2006 roku były dyrektor został pobity, gdy wchodził do klatki schodowej. Zmarł 16 września 2006 roku, sprawców bądź sprawcy nigdy nie znaleziono. Według wersji śledczych pobicie miało tło rabunkowe, jednak napastnik nie ukradł ani koperty z pieniędzmi w kwocie 2000 zł, ani drogiego telefonu komórkowego. Według znajomych Lawiny, jeszcze przed śmiertelnym pobiciem, od stycznia 2006 roku, były dyrektor miał być napadnięty jeszcze dwukrotnie. W aferze FOS zapadło kilka wyroków i tak z najważniejszych. Grzegorz Rzemek usłyszał 9 lat pozbawienia wolności, Janina Him 6 lat pozbawienia wolności, a Dariusz Przywieczerski, czyli prezes Uniwersalu, 2,5 roku pozbawienia wolności, których nie można było wyegzekwować, ponieważ Stany Zjednoczone nie zgadzały się na ekstradycję. Doszło do tego dopiero w 2018 roku. Jednak znacznie ciekawsze jest, kto był sędzią w procesie FOS, ano Andrzej Kryże. To człowiek, który orzekał m.in. w sprawie zabójstwa Pershinga, a także syn Romana Kryże, komunistycznego zbrodniarza, który na śmierć skazywał m.in. Witolda Pileckiego. Co więcej, sędzia Kryże nie był wybrany zgodnie z prawem do osądzania w tej sprawie. Wtedy decydowała kolejność wpłynięcia spraw, dzisiaj losowanie. Tymczasem Kryże został wyznaczony przez kolegium sędziów. Dziwny przypadek, prawda? Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku. Ustawa FOS jest z 15 lutego 1989 roku. Złośliwi by powiedzieli, że pierwsze ustalenia weszły więc szybko w życie. FOS był potrzebny elitom, aby zachować wpływy, pieniądze i władzę w gospodarce wolnorynkowej, aby zyskać przewagę i kontrolę. Starałem się w tym materiale być tak apolityczny, jak tylko się dało, co wbrew pozorom było dość łatwe, bo najprawdopodobniej wszystkie trzy strony naszej dzisiejszej politycznej rzeczywistości zostały wyhodowane na tych samych pieniądzach przez tych samych ludzi. Dlatego to najważniejsza afera w dziejach III RP, bo przez całe istnienie naszego kraju po 1989 roku wciąż ma niebywały wpływ na nasze życie. To wszystko. Pamiętajcie o grupie Zbrodnia i Kara. Zachęcam do dołączenia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale już wkrótce.